Systematycznie pojawiające się usterki zagrażają naszemu zdrowiu i życiu, mówili w naszym studio mieszkańcy kamienicy z Rudnej. Trafiłam na kroplówki i na tlen. Przez 5 dni kręciło mi się w głowie. Miałam straszne zawroty, straszne bóle głowy. No to nie szło żyć po prostu. Byłam u kontroli u lekarza. Dostałam leki przeciwzawrotne. Lokatorzy dotarli do części projektu budynku i znaleźli w nim szereg nieprawidłowości. Związane z przewodami kominowymi, bo w projekcie było wyraźnie napisane, że kominy powinny być wykonane z cegły pełnej. No są w rzeczywistości z cegły dziurawki, co powodowało później zalewanie po prostu tych kominów. Następna sprawa, wszystkie przyłącza od pieca gazowego do kranów, czyli zasilanie wody, powinno być wykonane z miedzi, jest wykonane z plastiku. Mieszkańcy interweniują w gminie, jednak słyszą, że sami są sobie winni. Lokatorzy nie zamierzają odpuścić i zapowiadają walkę o swoje mieszkania, nawet gdyby miała się zakończyć w sądzie. W programie Gość Dnia nie mogliśmy wysłuchać drugiej strony tego konfliktu. Wójt gminy Rudna, Władysław Bigus, odmówił przyjścia do studia, tłumacząc się zbyt małą ilością czasu potrzebnego na przygotowanie się do rozmowy. Mała jesień teatralna to propozycja dla rodziców, którzy chcą razem z dziećmi wybrać się na spektakl teatralny oraz dla zorganizowanych grup szkolnych. Podczas tegorocznej edycji na scenie Muzy dla najmłodszych wystąpią aktorzy m.in. Teatru Groteska z Krakowa, Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach oraz Kliniki Lalek w Wolimierzu. Szczegóły na plakatach oraz na naszej stronie internetowej.